And we saw darkness, sort of emptiness and darkness at the same time. Small sparks of light started emerging out of it. Spark after spark, they started to illuminate the emptiness. The higher they went, the more light there was, and they ripped the night with their splendor. Then we had the second vision of a dry land, cracked and dead, giving no life. And above this land, there was the most beautiful hand with a drop that ran down. And when the drop touched the ground, life started to spring out of it in places where it has never been seen before. And life spilled again on the entire emptiness, because this drop, although single and small, was, so to speak, total fullness. There is a word in Greek that conveys the situation. This drop was kekaritomena. The world we live in is full of colors and lights, noisy sounds and wonderful machines. Using your imagination and with a bit of luck, you can be anyone you want to be. But one day, you'll realize with profound sadness that emptiness surrounds you and there is nowhere you can go to and get life. We are Mesa and Meriba, which means a rebellion of people. We used to be this rebellion, and we needed someone to strike it with his rod and give us the sign that God is here. Here, precisely here. And when God enters, surprising things are happening. You get beautiful gifts, which sometimes you do not understand. But there are also questions which He puts into your heart. Like, for example, where are we and where are we heading to? The world we live in is a sandglass, and it is up to you to discover on which grain of sand to put your foot on, to be prepared for a sudden falling. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy lansując grzech, ludzi się wprowadza w stan grzechu po to, żeby nie widzieli Boga. I wielu ludzi nie widzi Boga z racji tego, że żyje w grzechu, lekceważąc grzech. Nie widzi Boga, bo grzech uniemożliwia widzenia Boga. They have used sex, they have used drugs, they have used all kinds of pleasure.
And now they have used their heads, parapsychology, psychology, but they forgot the one who made them. Ludzie siedzą godzinami przed telewizorem i chłoną wszystko, co jest im dawane. Do tego stopnia, że myślą i mówią tak jak pani w telewizji, czy pan w radiu, nie? Czy ktoś tam w internecie. Nie ma żadnego krytycznego myślenia. Nie ma doświadczenia jakiejś refleksji. Nie ma szukania prawdy. Un bombardamento di notizias insignificantes, soprattutto offerta di intrattenimento, di laser, di cose, di curiosità, di banalità, di immoralità, un bombardamento che ti pega di tutto lato, da mattina a notte, você non ten tempo di pensare. E você si torna come antenna repetitora, gratuita, da quelli che producono questo meccanismo per entorpecer le coscienze e le cabeza. E noi stiamo allugando il cervello. Questi orrori che l'altro giorno fiquei sapendo là in Africa, in un paese d'Africa, mulheres che sono accorrentate in velhos orfanados, che non funzionano mai come orfanato, per essere ingravidate, per generare crianças che sono vendite per 4.000, 5.000, até 11.000 euro, per adozioni illicite o per venda dos órgãos destas crianças. È un inferno. These children, they were told, without they knowing, that they must die. Why? Because the law says, if you have me in the womb and you don't want me, I am already dead because the law says I must die. No lawyer, nobody put them. So thrown into pit latrine by a scientist who has helped this abortion. Jestem przekonany, że jest gorzej niż przed II wojną światową, jeśli chodzi o pychę ludzką, o rozpustę, bo pewne rzeczy nie miały miejsca przed II wojną światową w takiej formie jak dzisiaj. Przez ochciwość, bo to jest straszna rzecz. Już nie mówiąc o takich strasznych rzeczach jak aborcja, czy pedofilia i tak dalej. Todos os valores cristãos. Hoje como hoje, nós estamos vivendo aquilo que é na Europa e no mundo inteiro a ideologia do gênero. É uma etapa destas cabeças, entre eles tem a ONU, tem a comunidade europeia, tem os Estados Unidos, né? Esta ideologia do gênero agora entra depois de todos os fatos do feminismo, da revolução do ano 1968, né? Toda essa etapa do aborto que começou desde o ano 1909, né? E toda uma história que eles estão construindo, todos os programas que eles estão construindo a nível mundial, porque tem dinheiro, porque tem revistas, porque tem mass media, porque trabalha na internet, em todas as... Então, se aqueles que dizem que não é verdade, que tudo está organizado, é suficiente que leiam os livros de Marx, sobretudo no último período, antes da morte dele. Marx falou clarissimamente, nós devemos criar caos em todo o mundo inteiro, porque criando o caos, a confusão total, então destruindo todas aquilo que a religião judeu-cristã realizou até hoje, somente com o caos, finalmente terá o reino de Satanás, que criará a ordem dele, que será uma plena confusão, total homicídio e basta. Kiedy bywam na międzynarodowych spotkaniach w Fatimie i rozmawiam z ludźmi bardzo ostrożnymi, bo gdy słyszę, że profesor Americo Ortiz-Lopez powiada, że jeśli Światowy Apostolat Fatimski, mający mandat kościelny, coś mówi w sposób oficjalny, jest to wykładnia Kościoła, to ja wiem, że nigdy nie usłyszę niczego, co jest tanią sensacją, bo oni będą tak jak Kościół zawsze ostrożni. I przyjeżdżam na kolejne spotkanie i co słyszę? Pierwsze zdania. Żyjemy na progu wydarzeń apokaliptycznych. Musimy się do nich przygotować. I to mówi ktoś w imieniu Kościoła. Więc ogarnia mnie
po ludzku przerażenie. Także z pewnością jest coś przed nami. Na modlitwie Pan mi pokazał, że dojdzie do oczyszczenia przez ogień, wodę. Nie wiem, co mi chciał przez to powiedzieć. Naiwnością byłoby myśleć, że będzie tak, jak jest i że trzeba sobie odłożyć kwotę na starość. Więc proszę pomyśleć sobie tak, że tym razem konsekwencja to nie jest wprost kara, nie tylko, że Bóg już nie może powstrzymać pewnych konsekwencji, będzie z wyższej półki. To nie będzie druga wojna światowa. Może nie będzie trzecia wojna światowa. Nie wiem, co to będzie. Ale wiem, kto zostanie. Zostaną najubożsi i przetrwają rodziny. Co wcale nie deprecjonuje osób samotnie żyjących, tylko na przykład tych, którzy niszczą rodziny. Życie samotne jest równie piękne jak w rodzinie. Współczuję tym, którzy mają miliony w bankach. Kiedy się to stanie? Nie minie to pokolenie. Pokolenie ma 40 lat. Straszne? Sometimes, in order to answer a question, you have to go forward, in spite of the fact that you have no idea whatsoever what is ahead of you. You have to trust him and believe that he is going to carry you, because certain tasks are simply beyond your reach. We would like to tell you our story of how this film was made and how uncertain we were about finishing this journey. Because the truth is that we have never done anything like this before for him, and he has never called us to leave the sphere of everyday life. He put longing in our heart to find the answer to the question why we, in this corner of the world, are constantly being called to be vigilant and expecting. We were lucky to have someone by our side who was able to show us a proper entrance into the realm of questions we were to find answers to, for us and for you. We already knew that everyone is standing on the verge of an important time that can be decisive. Just like every second is decisive for our eternity. But in order to leave the world of delusion, you have to desire to learn the truth with all your heart. Sometimes, you need someone to lead you to that truth. Chyba w żadnym narodzie w tej chwili w Europie nie jest tak jak w naszym, że tak duża liczba ludzi lgnie do Boga. Na ślepo, półślepo, widząc, rozumiejąc, ale są przyciągani. To widać, chociażby w konfesjonałach tutaj tego sanktuarium, gdzie my posługujemy. I certamente io percebo che para Apolonia, Deus, como Santa Faustina, como Jesus falou para Santa Faustina, tem um papel
molto importante per la Polonia e per l'Europa e per il mondo intero, né? E perché la Polonia ainda tem una sensibilità ben forte e religiosa sobre Jesus Cristo, ma si percebe viajando para toda a Polônia que é muito aberto, o povo está muito aberto ao Espírito Santo. I sense it not in my head, but in my heart, and times and times when I'm praying this comes out, and you see some signs. I'm not going to mention so many nations where the Polish people are changing the situation, but also they are being changed. But the seed is very, very strong that God is calling the Polish people to evangelize. Eu creio que aqui nós temos que ter uma reação rápida, veloz, porque a Polônia ainda tem condição de reagir e transformar a história, juntando a nação ao redor daqueles valores tradicionais, que são valores da fé, da família, e o valor também da justiça, da honestidade. Now, if you take the European situation, Poland keeps faith alive. And what is faith? Faith is obedient to the will of God, seeing through the eyes of God. And I think in Poland, you underwent terrible life in the last century. First World War, Second World War, then communism. I think these were great tragedies. Cierpienie doczesne, także narodowe, którego doświadczyliśmy w Polsce, może być funkcją, przepraszam za nazwę, zbawczą. W planach Bożych może nawet nam jako narodowi, nam jako osobom, moje cierpienie służyć w tej perspektywie wieczności do dobra, do prawdziwego szczęścia. So che Polonia ten una grazia differente, un carisma differente e ten una forza differente che il sangue dos martiris, che la forza con cui Polonia ten costruito la sua storia na luta contro todas as ideologias antes do nazismo, depois do marxismo de Stalin. Então ela ten resistido a estes deuses falsos que o mundo quer colocar no lugar de Deus. Deus que não nobilita o homem, mas destrói o homem. Jeśli popatrzymy na ostatnie dziesiątki lat, mimo wszystko nasz naród został zachowany od kompletnej destrukcji wiary, jak to miało miejsce w wielu krajach bloku wschodniego, tak zwanego bloku wschodniego. Że mimo wszystko Ewangelia była przepowiadana, ale jeszcze wcześniej, bo to były objawienia w okresie międzywojennym dane świętej Faustynie, ale wykraczały profetycznie dalej oczywiście, w daleką przyszłość. Ale my zapomnieliśmy w 1900 latach 20. i 30., że łaskę wolności Polska otrzymała jako hojność Bożego miłosierdzia. Polskę szczególnie umiłowałem. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne moje przyjście. I Jezus dodaje, jeśli posłuszna będzie woli mojej. Jeśli Polska będzie posłuszna woli Bożej, to czeka nas jakaś wielka misja. Bóg powiedział do Eliasza, że znalazł 7 tysięcy takich, których usta nie cowały Baala. No można być na balach w Brukseli czy gdzie tamkolwiek innym. Ale jest na pewno 7 tysięcy, a sądzę, że więcej niż za czasów Eliasza, takich ludzi, którzy są przygotowani na przyjście iskry, nie? Czyli zapalą się. Wyczuwa się w dużej części społeczeństwa wierzącego oczekiwanie, napięcie, nie? Kto to będzie? Kiedy on się pojawi? We had no idea why there were so many voices around us that told us about the task we were to be given. Since the very beginning of our journey,
We had this intuition not to expect an easy answer. Sometimes things which appear to be good are in fact too easy to be truly good. Sometimes we want something so strongly that we are prepared to stop on our route just to get what we want, to get an answer of our liking. Meanwhile, an effort seems to be a gate that opens new dimensions for you, provided you accept it as a gift, not a sentence. It is only him and us who know about all our doubts and confusions we experience on our way. We found traces, fractured scraps of truth about all of us, but we could not understand what the entirety was. However, every time we were about to give up, he would show us the way. Also, there was someone who fought with us for the answer, only that this person remained hidden. Polska jest swoistym fenomenem na rynku objawień i proroctw. Mówimy o takich, w których też Polska jest przedmiotem objawień, bo możemy mówić o takim fenomenie. Wiele proroctw dotyczących Polski jest nie z Polski. Można spróbować spojrzeć na całe trochę dzieje Polski w świetle tych wydarzeń, które miały miejsce chociażby przez objawienia tytułu Matki Bożej Królowej Polski Juliuszowi Mancinellemu, który słynął jako jezuita z tego, że chciał tytułować Marię różnymi wezwaniami. Mamy Neapol, mamy bardzo bogobojnego jezuitę włoskiego. On mówi, on słyszy, że Matka Boża zapowiada, że jej ukochanym już wtedy, w 1608 roku, ukochanym tytułem, którym chce być wzywana nie tylko w Polsce, jest tytuł Królowej Polski. Tymczasem dopiero pół wieku później Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski. Czyli co, w niebie ona już z nadania Bożego była królową naszego narodu, a myśmy jakby dopiero to uznali pół wieku później. Potem mamy głos jeszcze przed II wojną światową, tak zwanej Podlasianki. Mamy głos księdza Markiewicza. Ja osobiście traktuję te głosy jako ważne, ale mimo wszystko marginalne. One są na tyle potrzebne nam, że weryfikują wspólny mianownik proroctw. Jakie jeszcze? We Włoszech brat zakonny Rocca się nazywał, Ludwik Rocca, też na łożu śmierci poprzednie stulecia. Nagle zaczyna mówić prorocze słowa na temat Polski, której chyba nie bardzo wiedział, gdzie jest. Oczywiście salezjanin, ksiądz kardynał Chląd, mój współbrat, który bardzo wiele mówił o wybraństwie Polski, również mówi, że Polska w szczególny sposób jest wybrana przez niebo, ale tutaj warunkuje, jeśli będzie w szczególny sposób realizować misję maryjną. Mamy kilka proroctw powojennych.
też ciekawych, bo wielkiej mistyczki Teresy Neumann, że Polska, jeśli byłaby trzecia wojna światowa, prędzej czy później, to Polska wyjdzie z niej ręką obronną w odróżnieniu od Niemców. I tu pojawia się jakby u niej wątek owego cierpienia wynagradzającego, bo wy Polacy już wypiliście swój kielich krwi, więc możecie, można rzec, spać spokojnie. Ale być może wcześniej należałoby jeszcze przywołać objawienia fatimskie, bo to jest taki fenomen, który nie zamyka się z datą 1917. I ilekroć rozmawiam z ludźmi, którzy znają z pierwszej ręki na przykład listy siostry Łucji i korespondencję Łucja Jan Paweł II, to słyszę za każdym razem, że Łucja mówiła z papieżem o roli Polski. Tak samo jak Fatima, tak samo objawienie miłosierdzia Bożego dotyczy losów świata. No, przygotowanie świata na powtórne przyjście Chrystusa. Czyli maksymalizacja zaufania każdego człowieka, niezależnie od jego kultury, w stosunku do Chrystusa, przyjęcia Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. Przecież jest opisane, że przed końcem świata ma się objawić ten znak krzyża na niebie, znak Pana. U Faustyny jest to opisane, że w miejscach, gdzie był przybity, ma światło zstępować, czyli w miejscach, gdzie były rany. I to ma być znak dla całego świata. Tak jest u Faustyny. To była zwykła zakonnica, zwykła kobieta z małym wykształceniem, która ledwo miała pisać i czytać, której Pan Jezus powiedział wiele, wiele pięknych słów, a jedno właśnie jest to proroctwo o Polsce. Wielu ludzi nie chce oczywiście o tym mówić, że to nie Polska, że nie jesteśmy Mesjaszem narodów, że Polska jest takim samym, że nie możemy się wywyższać, a jednocześnie nie możemy go wykreślać, bo przecież musimy całą Faustynę i właściwie wszystko, co jest w dzienniczku, też powiedzieć, że to jest nieprawda, że to jest tylko wszystko symboliczne. Może być troszeczkę zwodnicze pojęcie objawień prywatnych, że Jezus na przykład mówi do siostry Faustyny, ale przecież nie po to Jezus kazał spisać ten dzienniczek, nie po to kazał, ten dzienniczek jest rozpowszechniony na całym świecie, żeby te słowa zostały tylko i wyłącznie pomiędzy Jezusem a siostrą Faustyną. Każdy z nas ma się dowiedzieć o tym. No dobrze, Polskę szczególnie umiłowałem, ale jeśli posłuszna będzie mojej woli, nie, to się coś tam wydarzy, jakiś proces zaistnieje. I ta warunkowość stawia nas wobec bardzo... myślę, że ona wynika z woli Bożej, bo Bóg chce dać nam szansę na odpowiedź, nie wymusić tej odpowiedzi, ale jednocześnie stawia nas w dużej odpowiedzialności, bo proszę sobie wyobrazić, że jest tak, że jeśli ktoś bardzo wszechmocny wychodzi z pewną propozycją i zostanie ona zlekceważona, to odpowiedzialność wzrasta. Jeśli ktoś nie ma takiej propozycji, to jego odpowiedzialność jest mniejsza. Pan Bóg nigdy nikogo na siłę do niczego nie przymusić, nie przymusza, nie chce przynajmniej przymuszać. I stąd bardzo wymowne jest tutaj, jeśli Polska dochowa wierności, posłuszeństwa woli Chrystusowej, to z niej dopiero, to jest warunek wyjściowy, warunek podstawowy, warunek konieczny, żeby taka iskra wyszła z Polski na cały świat. Chyba nie ma bardziej udręczonego narodu niż Izrael, dlatego że jest wybranym narodem. Jeśli Bóg mówi, Polskę szczególnie umiłowałem, to jest porównywalne, wybrałem was. To teraz tak, jeśli nie wejdziecie w to przymierze, czyli zlekceważycie moją propozycję, to co możemy się spodziewać? Jeśli przychodzi Mesjasz i Talmud i Pismo Święte ma ponad 2000 proroctw dotyczących Mesjasza i Talmud mówił o Mesjaszu, wszystko było jakby namierzone, szerokość geograficzna była jasna, gdzie on ma się pojawić, jak ma się zachowywać. I mimo to zostaje on odsunięty, 40 lat mija, Jerozolima znika, później jest Aelia Kapitolina i mamy 2000 lat diaspory, getta, Holokaust. No więc tak, Polskę szczególnie umiłowałem. Jesteście narodem wybranym. Chcę do was przyjść. Co teraz powinno nastąpić? Trwoga czy szczęście? Czy jedno i drugie? Co jest, jeśli chodzi o to słowo jeśli?
bo ono się pojawia również w przymierzu synajskim. Co chcecie wybrać? Nós devemos compreender que quando Jesus faz uma profecia ou quando dá uma promessa, ele nunca faz ou realiza sozinho, porque ele nos deu a liberdade. Então, na medida que nós respondemos positivamente a as propostas que Jesus faz, então da obediência e da santidade, então lá cresce o dom. Se nós não realizamos aquilo que eles nos pedem, cioè não respondemos livremente e nós não comprometemos, a profecia não se realiza. E jest mowa również o tej iskrze. To jest świadomość szczególnego takiego umiłowania przez Boga. Pogłębia się we mnie jako Polaku odpowiedzialność, bo powiedzmy, że w większości nas mobilizuje się jakaś gorliwość, no, jakaś iskra. Kogoś mamy się spodziewać, ale kogo? There were times he would put us to the test. He wanted to test us and check if we really desire to follow. For he had talked to us so many times, and we would pretend not to hear him. Every time we doubted if it was really for us to discover the answer concerning us and this place, he would hide. And when the test was over, would expose to view another dimension of the mystery that was becoming even more surprising. But even when you meet the mystery face to face, you are not always confident that you are worthy to unveil it. Na Boga wszystko jest straszliwie warunkowe. Stąd nam trudno odczytywać do końca Jego zamiary. Bo kiedy pytamy o to, czy proroctwa o Polsce są bezwarunkowe, w sensie takim, że nie wiemy, jaką drogą to się spełni, to jest ten warunek, ale wiemy, że się spełni, to odpowiedzi na takie pytanie nie mamy jasnej, ponieważ historia nas uczy, że Pan Bóg potrafi odebrać misję jednemu narodowi i dać innemu. Odebrać jednemu człowiekowi, którego obdarzył, przygotował do tego i potem odebrać. Przykład narodu wybranego żydowskiego, niech nam wystarczy. Pan Bóg może być tak jak Pan Jezus, tak? Nie chciano, żeby przebywał u nich, to odchodził. Odchodził z ich krainy. I to w Ewangelii mamy takich kilka scen, żeby nie było czegoś takiego, że ponieważ ludzkość zaczyna coraz bardziej, narody, czy my w społeczeństwie naszym, zaczynamy Pana Jezusa pomijać, odrzucać, no to on może po prostu zwyczajnie to uszanować, tak? Jest bardzo ważna świadomość tego, że Polacy muszą wiedzieć, czy powinni zostać przygotowani do zobaczenia misji i roli
do jakiej zostali przeznaczeni przez niebo. Każdy z nas ma się dowiedzieć o tym. Myślę, że nasze przeznaczenie, zupełnie inaczej budujemy, czy wchodzimy w nasze przeznaczenie w momencie, w którym wiemy, jakie ono jest. Można by pytać o to, czy są w historii fakty, które by nam pokazały, że mechanizm spełniania się proroctw, bo taki mechanizm istnieje, że dzięki temu historia potoczy się tak, jak Bóg wymarzył sobie, rzeczywiście ten mechanizm działa. Czy jest tylko naszym życzeniowym myśleniem? Por ejemplo, que podemos ver como as coisas de Deus se realizam é o fato, por exemplo, em Fátima. Jesus, Nossa Senhora falou para os três pastorinhos que se eles eram obedientes, eram, faziam penitência, rezavam o terço, recebiam a Eucaristia, etc., eles, Portugal não teria caído na guerra mundial, na Segunda Guerra, e de fato aconteceu. E também, um outro fator é este que Jesus falou que, sendo que Santa Faustina, que Faustina foi obediente, foi cuidadosa, seguiu aquilo que Jesus falava, ele falou, Cracóvia não receberá bombas, não será bombardeada. E, de fato, não foi bombardeada. Coisa ao contrário de Varsóvia, que foi acabada. Não? Todos estes fatos, se nós analisamos, se nós analisássemos tantas histórias de santos, de místicos, não, que foram obedientes a Jesus, e aquilo que Jesus promete se realize. Então, o que significa isso? Que se a Polônia, os poloneses, as pessoas da Polônia serão fiéis, se tornará uma bênção para o mundo inteiro. Przykładów mamy sporo, ale odwołajmy się tylko do dwóch takich, powiedziałbym, masowych, narodowych. Pierwsze to odsiecz wiedeńska. To była połowa wieku XVII. Małgorzata Maria Alacoque była tak przerażona wizją, którą zobaczyła. Dzisiaj mielibyśmy tutaj meczety. Bylibyśmy albo prześladowaną mniejszością chrześcijańską, albo bylibyśmy muzułmanami. Święta Małgorzata Maria Alacoque zaczęła straszliwie pokutować i się bardzo gorąco modlić, by Pan Bóg zrobił coś, by to się nie stało. Bo u Niego wszystko jest warunkowe i można to zmienić. Pan Jezus przychodzi do niej po kilku miesiącach i mówi, te moje wyroki są zmienione ze względu na twoje cierpienie i pokutę i modlitwę oraz dlatego, że znajdzie się król, cytuję, który zwycięstwo odniesione nad islamem przypisze nie sobie, jak to zwykli robić królowie, ale mnie i mojej matce. I święta Małgorzata Maria Alacoque dożyła czasów, kiedy wiedziała, kim był ten król. I to był znowu król polski. Proszę zwrócić uwagę na historię. Jesteśmy ludem słowiańskim. Przed Mieszkiem te ludy były, te okolice były zamieszkane przez Słowian aż po właściwie prawie po połowę dzisiejszych Niemiec, Mecklenburgię, Saksonię i tak dalej. Tam byli ci obodryci, Waregowie i tak dalej. Oni, te ludy znikły w ogóle, bo oni w pogaństwie żyli. Mieszko się zorientował, wchodzi do łagwi. Co to znaczy? Wchodzi do naczynia. Wchodzi do baptysterium. Przyjmuje chrzest, oblewają go wodą. Co prawda on jeszcze nie jest królem. Jego syn już jest królem. Wszyscy królowie polscy, królowie Polski przyjeżdżali na Jasną Górę po przejęciu władzy i w sposób symboliczny przed królową Polski na Jasnej Górze składali swoją koronę, oddając jej królowanie nad narodem. Ostatni król, Poniatowski, w ogóle nie przyjechał na Jasną Górę. Skończyło się królowanie w Polsce. Do tamtej pory żaden z władców polskich w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego z wchodzeniem do wody, z jakąś kąpielą, z jakimś chrztem, obmyciem, już nie mówiąc o spowiedzi.
czyli jakimś mikrołagwią, że tak powiem. Nie? I nagle w ostatnich czasach mamy proroctwo Faustyny i powstaje taka dziwna konstrukcja architektoniczna w Krakowie, jak łagiewniki. Mamy taką wielką wieżę, która jest w kształcie czego? Łagwi. Wiejskiej łagwi drewnianej. To jest naczynie ta wieża, taka ścięta. A drugim przykładem, już bliższym i bardziej udokumentowanym, jest to, co się wydarzyło podczas Bitwy Warszawskiej, kiedy Sowieci musieli wygrać bitwę. Musieli spełnić swoje plany opanowania w ciągu najbliższych, następnych miesięcy całej Europy, bo było już wszystko przygotowane. Wszystko było przygotowane. A w większości, dodajmy tego, polski naród był tak utumaniony, że nic nie widział. Są dokumenty, które mówią, że w poprzedzające dni Bitwy Warszawskiej, przed 15 sierpnia, większość warszawiaków tańczyła, piła i robiła interesy. Mimo że armia radziecka zbliżała się, pozostawiając za sobą zgliszcza na ziemiach polskich. Do tego stopnia, że Piłsudski był pewien, że czeka nas klęska. Ten Piłsudski. Więc pytanie, co się wydarzyło, że dokonał się cud? Cudem tutaj nazywamy fakt, że najmłodsze pokolenie żołnierzy, czyli chłopaków, którzy nie mieli jakiegoś przygotowania wojskowego, postawiono właściwie na takiej linii frontu, gdzie oni mieli de facto przegraną. I nagle w tych przekazach, przynajmniej z tych, którym ja się spotkałem w niektórych publikacjach, zobaczono i to jeńcy rosyjscy to później potwierdzali, zaczęli postać Matki Bożej nad tymi właśnie najmłodszymi, które ocaliła ich Matka Boża. I wtedy zaczęli się w przerażeniu odwracać i serwować ucieczką, jak to się mówi, prawda? Niemniej to są takie dowody na to, jak Pan Bóg bronił przedstawienie Maryi w sytuacji, kiedy Polska nie miała szans na wygraną. Nigdy nie będzie tak, że cały naród będzie dobry, że cały naród odpowie na Boże zaproszenie, że my wszyscy Polacy powiemy, tak, ona jest naszą królową. Jest królową Polski. Z trudnością znosi te wszystkie ozdoby, które na niej wiszą. Przepiękne sukienki. Cudowne są, bardzo ładnie wyglądają, ale z historii wiadomo, że tak za bardzo stroić się nie lubiła. Ale znosi to. O wiele ważniejsze jest to, co jest na jej twarzy, blizny. Blizny bardziej przyciągają niż sukienki diamentowe. Bo każdy, kto jest zhańbiony, może spojrzeć w jej twarz i pomyśleć sobie, nie mam się już czego wstydzić. To jest piękne u niej. To jest najpiękniejszy klejnot u Matki Bożej Jasnogórskiej. To są blizny na twarzy. And this is how we, who have never been anyone special, discovered why we were Massa and Meribah, the rebellion of people. In a flash, it became clear to us how deceived we all had been, how we were lied into belief that it was possible to be greater than the queen and the one who had made us. There is noise around us. We can't hear anything. When we have everything we want,
we are going nowhere. We were so keen to have control and authority over everything. And when we achieved our aim, it was no longer possible for his promise to be fulfilled. Da tebi uma. Eu queria convidar o povo a escutar ou reler um discurso do Papa Bento XVI no dia 11 de outubro de 2010, se não lembro mal. Ele fez uma meditação onde falava da mulher do Apocalipse e do dragão que vomitava um rio de água para destruir o filho da mulher, que é a Igreja. O Papa disse que este rio de água que o demônio dragão vermelho vomita para submerger a Igreja foi absorvido no Apocalipse pela Terra. O Papa atribui à Terra a figura da fé simples, de um povo simples que ainda ora e tem fé. Onde encontramos este povo simples, que ainda ora tem fé? Jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, gdzie jeszcze ten kościół trwa, gdzie ta wiara jeszcze jest. Gdzie te kościoły nie są sprzedawane, gdzie jeszcze nie są puste, mało tego, buduje się nowe. I, a co najważniejsze dla mnie, to jest wiara najprostszych ludzi. Wiara tych ludzi, którzy może nie rozumieją, może nie są uczonymi w piśmie, nie znają pisma, nie znają doktryn, nie znają przepisów, ale mają potężną wiarę w swoich sercach. Jak moja babcia, która ledwo umiała pisać i czytać, ale ona nie miała problemu z wiarą, ona miała problem z Panem Bogiem. Ona szła do kościoła 15 kilometrów na Bosaka i oddałaby życie za Pana Boga, prawda? Ta ona nie miała problemów z niczym, żadnych doktrynalnych problemów. To była właśnie prosta kobieta, która kochała Boga, która szła do Boga i która umarła przy Bogu, prawda? Odeszła z tego świata. I myślę, że Polska ma takich ludzi, którzy są ludźmi właśnie tymi od dołu, od wiary, od Kościoła, którzy wierzą, naprawdę wierzą. Kiedy spojrzymy na wyzwania, jakie stawia przed nami Pan Bóg w związku z tym, żeby dochować Jemu wierności, to pozostaje nam przed oczyma cała ta troska o sakramenty święte, prawda? Bo sakramenty są tą przestrzenią i tym darem, w której się realizuje komunia z Bogiem. Jednym z takich zagrożeń na przykład może być pomijanie czy umniejszanie roli obecności realnej, obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, bo to nie przez wszystkich jest akceptowane, przez wszystkich chrześcijan, prawda? Nasz założyciel, święty Jan Bosko, mówił, że jeśli działalność na chwałę Bożą nie jest skoncentrowana na sakramentach i nie prowadzi do sakramentów, jest działalnością zwodniczą, jest działalnością złego ducha. Właściwe rozumienie Biblii nakazuje właśnie podjąć cały wysiłek przekazywania światu całej prawdy, którą on objawił, ale on też pozostawił siebie. To czyńcie na moją pamiątkę. Pozostawił siebie w Najświętszym Sakramencie, w sakramentach świętych i byłoby jakimś nieporozumieniem, gdybyśmy tylko naszą religijność czy szczyt religijności widzieli jedynie w samym uwielbieniu, poza eucharystycznym. To, co dzieje się w tej chwili w Polsce, również te cuda eucharystyczne, czy w Legnicy, czy w Sokółce, no Pan Jezus daje jakieś wielkie znaki, że
gromadzie się wokół mnie. Ja jestem najważniejszy. Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy cud eucharystyczny Lanciano był spowodowany niewiarą kapłana w obecność krwi i ciała w tych postaciach, które trzymał w ręku. Więc i w większości wypadków, jeśli chodzi o cuda eucharystyczne, one były, to jest reakcja Boga na świętokradztwo, na bluźnierstwo i na niewiarę. Jeśli pojawiają się w Polsce takie sygnały, takie krople, to znaczy, że Bóg mówi, zaczyna tutaj być niedobrze. Ktoś gdzieś tutaj bezcześci ciało pańskie. Ktoś kogoś przepuszcza przez konfesjonał bez rozgrzeszenia z tych grzechów, z których powinien. Ktoś zaczyna nie wierzyć. Bóg się przypomina. Nie zmuszajmy Boga do takich cudów. Lepiej wierzyć, że Bóg jest cudowny, niż go zmuszać do cudów. We felt helpless and lonely because we already knew how much heaven wants to remind us about the given promises. Everybody around is running. They can't hear the question. They know nothing about the mystery, so they do not want to discover it. And our prayers were like smoke of the incense, blown away by the wind, and they did not reach heaven. But there was someone who wanted to bring them there. Jeszcze nie jesteśmy w niebie i musimy być bardzo ostrożni. Musimy umieć rozróżniać między dobrem i złem. I stąd apostołowie przestrzegali. Nie tylko bądźcie szczęśliwi, bo zostało wam odkupione grzechy, ale bądźcie roztropni i powtarzają zresztą za Chrystusem, bądźcie prości jak gołębi, ale roztropni jak węże, rozeznający, nie dający się oszukać. Prawda? Żeby ktoś w owczej skórze wilk nie przyszedł i was nie poranił. Żebyście nie dali się podzielić, nie dali się rozłamom ponieść różnym ambicjom ludzkim, różnym wizjom duchowym. Dlatego Paweł mówi, nie daj Boże, żebym się miał chlubić z czego innego jest krzyża Pana naszego, prawda? Jezusa ukrzyżowanego. Ja osobiście muszę stwierdzić, jako zakonnik, że dzień bez rozważania męki pańskiej jest właśnie dniem straconym. Dlatego, że zaobserwowałem, iż kiedy bardziej wchodzę w rozważanie męki pańskiej, łatwiej mi też wejść w tajemnicę Eucharystii, bo przecież to jest ściśle ze sobą związane, to nie powinno tutaj zdziwić. So people will go and huge crowd to look for the miracle and when it is finished they go home. No, the priests, the bishops, the catechists, the deacons, the Christians in their homes, mom and dad, must teach the children, must help the people to understand what the sacraments are. To jest bardzo proste. Biblia, spowiedź, Eucharystia i oddawanie się Matce Najświętszej. Tak jak Bóg się oddał Maryi, tak człowiek powinien się oddać Maryi. Nic więcej. I stąd Eucharystia, spowiedź, święta regularności, to jest to, co Polska powinna być wierna i umieć przeżywać te trudności, których nie unikniemy na tym etapie życia doczesnego. I nigdy nie będzie takiego momentu, takiej fałszywki, że oto będziemy mieli kompletnie zrealizowany ideał. Jezus przyrzekł, ja was nie opuszczę do końca. Teraz pytanie jest, czy ja go opuszczę? To nie on mnie opuszcza, to ja odchodzę od niego. I tu jest cały ten problem. Dlatego myślę, że wróćmy do niego. Poprzez jego matkę, z którą był 30 lat, dorosły mężczyzna. 3 lata tylko miał działalności, 30 lat siedział przy matce. I to jest wielki chyba znak dla nas dzisiaj, że jedyną drogą jest bycia przy matce. On nam ją dał przed krzyżem. I tylko ona nas doprowadzi tam, gdzie mamy dojść. Nie ma innej drogi.
tylko przez nią do Jezusa. Sprawa, która nie tylko dlatego, że jestem Paulinem, wydaje mi się kluczowa, bo to jest bardzo teologicznie zrozumiała rzecz, może dla braci protestantów niezrozumiała, ale dla mnie jest zrozumiała. Chodzi mi o rolę Maryi. To nie jest jakaś królowa, to nie jest jakaś osoba z aplikacji, dodana do tego mechanizmu zbawienia. To jest osoba kluczowa, jakby centralna. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, że jest iskrą na swój sposób, jedyną w swoim rodzaju. Bóg, żeby móc stać się człowiekiem, potrzebował jej. Bez niej nie mógł się z nami, do nas się ani upodobnić, ani zejść z naszego poziomu. Wybrał tą, a nie inną drogę. Nie zleciał jak jakiś transformer z kosmosu, tylko przeszedł przez łono kobiety, żeby też podnieść godność kobiety w Maryi. Jakby ją uzdrowić od miejsca najbardziej intymnego. Aż klękam przed takim projektem. I pewnie kiedy pytamy, dobrze, co mamy zrobić, żeby proroctwa zaczęły się wypełniać w sposób jasny, no to odpowiedź już znamy, prawda? Trzeba podjąć walkę o odrodzenie w Polsce maryjności, która nie będzie czystą, pustą, świętą dewocją, tylko będzie zmieniała nasze życie. Although we did not understand why it should be so, we offered her ourselves and our belongings completely. And our yes was answered by her with love that was much greater than anything we could ever grasp. Nasze drogi świętości w Polsce są zwykle takie właśnie niespektakularne. Jak spojrzymy na naszych świętych, myślę, że już tak nawet od 300 lat, to trudno tam znaleźć stygmatyków, cudotwórców. Zwykle to są ludzie zupełnie zwyczajni. Ludzie, których maryjność postawiła na szarych drogach. I oni są największymi świętymi u Pana Boga, tak jak najświętszą. Maria Panna jest najświętszą, jest ta zupełnie najbardziej szara, która mówi o sobie, że jest nikim, że mnie nie ma. Dlatego mógł Bóg w niej działać, bo było dla niego dużo miejsca, skoro ona nie zajmowała sobą i miejsca na świecie. And when she became a mother, what does she do? She's an apostle, she's an evangelist, she's a counselor. And not without suffering. So Mother Mary is telling the church, the people, go it the way I have done it. And I could not do it by my own power. Let God free you from sin. And when you are freed, you cannot think you do it by yourself. Let the Holy Spirit guide you. Maryja zawsze ochrania nas od tego, żebyśmy nie obrócili się plecami do Jezusa. To nam grozi, bo nawet biorąc pod uwagę wiedzę, którą mamy od ojców pustyni z III wieku, tak, no to właściwie wszystkie demony, które są, one mają za cel odwrócić nas od Jezusa. A Maryja robi coś dokładnie odwrotnego, czyli ona nas odwraca, żebyśmy stanęli przodem do Jezusa i wpatrywali się w Niego. Myślę, że to jest jakby, nawet tu w Gierszfałdzie to widać, taka troska Maryi. Więc każdy człowiek, który chce zbliżyć się do Jezusa, nie może jej pominąć. Jeśli ją pomija, ją odrzuca albo mówi, że to jakiś demon czy coś, to jego kontakt z Jezusem jest iluzoryczny. On sobie wmawia, że coś ma wspólnego z Jezusem.
Bez Maryi Bóg nie miał kontaktu z człowiekiem, że tak powiem, bezpośredniego. Nie było szans na zażyłość. Czyli bez Maryi człowiek nie ma szans na zażyłość z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Nie ma szans. It was Mary who inaugurated or initiated the public ministry of Jesus at the wedding at Cana. Jesus said, my time has not yet come. But Mary insisted to start the public ministry. And I have given in many conferences that the best wine is also a symbol of the best gift of the Holy Spirit. Because in the Bible, wine represents the Holy Spirit also. In the Pentecost, we have an indirect reference. When people accused Peter of being drunk with wine, he said, no, we are not drunk with wine, but we are drunk with the Holy Spirit. So we can say, according to the Gospel of John, it was Mary who initiated Jesus to start the public ministry through which the best gift of the Holy Spirit will be showered abundantly. Wracam do Biblii, do pierwszej Księgi Królewskiej, 7 rozdział. Jest opis świątyni zbudowanej przez Hirama i Salomona. Przed świątynią, czyli nikt nie mógł wejść do głębi świątyni, czyli wejść w zażyłość z Bogiem, to wcześniej nie obmył się w czym? Wielkiej łagwi, która się po polsku została przetłumaczona w Biblii tysiąclecia, morze, po łacinie Maria, prawda? Jeśli ktoś się w tym nie obmył, to nie wlazł. Żadnej zażyłości z Bogiem. Mógł sobie pooglądać świątynię. To jest conditio sine qua non zażyłej relacji z Jezusem Chrystusem, Maryja. Jeśli ktoś ją odrzuca, to jego kontakt z Jezusem jest iluzją. And if you take the next incident, Mary is standing at the foot of the cross, where, according to John, the ministry of the risen Lord begins. Jesus is going to start the ministry as the risen Lord. Mary stands there. So we can say Mary initiates the ministry of the risen Lord. And at that time, Jesus reclines his head and hands over the Spirit. And we can say to the people who are standing at the foot of the cross, and two people are specifically conspicuous because they have no name. Mother of Jesus and the disciple whom Jesus loved. So Jesus hands over the Spirit to the church represented in these two people. So I think Mary is the best person who can lead us to the gift of the Spirit because she understands Jesus much better than we. Na przykład w Księdze Mądrości, 6 rozdział 13-14, jeśli dobrze pamiętam, jest napisane tak, że ona, usymbolizowana przez mądrość, jest szybsza, czekaj, może nawet przeczytam to, bo to jest aż zabawny tekst, który pokazuje taki cechę charakterystyczną Matki Najświętszej, ukrytą w Księdze Mądrości. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną. Co to znaczy, że uprzedza? Że zanim sobie nawet uświadomię pragnienie, ona już jest przy mnie, zanim ja sobie uświadomię pragnienie oddania się jej, żeby być bliżej Jezusa. Jak trzeba być szybkim? To jest szybsze niż światło ona jest. Jest wprost napisane o Maryi w opisie nawiedzenia, że ona z pośpiechem pobiegła do Ain Karim, 153 km. Nie wiem, kto, to jest maratończyk ta Maryja. Po 42 kilometrach żołnierz spod maratonu przebiegł i umarł. A ona biegnie z dzieckiem w łonie 153 kilometry, nie? Wpada do chałupy i łapie tą Elżbietę w ramiona. No powiedzmy, dobra, no 3 dni może biegła. Mimo wszystko 153 kilometry, która kobieta by się jej zrobiła? W kilka dni. Więc i to jej zostało po prostu na całe życie, to jej zostało na całą wieczność. I jeszcze się to zwielokrotniło, że jest szybsza, zobaczcie, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Czyli co znaczy wpierw? Daje się im poznać, zanim oni sobie uświadomią, że chcieliby się z nią zapoznać. No, kapitalna kobieta. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, czyli ktoś pomyśli sobie, nie, ja ją wyprzedzę, pójdę wcześniej do kaplicy, nie, na przykład. Dzisiaj wstałem o 4:30 akurat ja, próbuję klęknąć przy niej, przy figurze i oddać jej cały dzień, no ale kto mnie obudził, nie? Coming to Mother Mary, a very direct reference we may not see unless we know
the original language in which the New Testament was written. I will see a reference to the Immaculate Conception, Immaculate Heart of Mary, in Luke 1:26-38. There, Angel Gabriel comes to Mary and tells her in Greek, Kyrie kekeritomene. Kekeritomene is a very profound phrase, which means almost like this. From the very beginning of creation, God was focusing his eyes on a particular woman and directed all grace towards her. Saint Jerome, when he was translating the Greek Bible into Latin, he could not find a proper word to translate. Finally, he put it, gracia plena, full of grace. Because that Greek word cannot be translated. From the very beginning of creation, God was looking at a particular woman and directing all his graces towards her. Thank you, O beautiful Kekeritomene, for picking us up long before we were even aware of drowning, for carrying us away in spite of the fact that we did not know who you were. You are truly the tabernacle of the Holy Spirit and mediatrix of the graces. Yes, we really were Mercer and Meribah. And yes, it was him who turned our rebellion into dedication and into love. Yes, you seduced us, Lord, and we let ourselves be seduced. For this is how you call yourself, I am, and there is nothing that can exist without you. Yes, Lord, we are of you, and we will come back to you. Only do not let us stop looking at you. Das estatísticas, parece mesmo que Nossa Senhora está aparecendo frequentemente e também em vários lugares, né? Porque justamente a situação que nós estamos vivendo no mundo de hoje é tão trágica e tão dramática que ela, em algumas aparições, diz que a paciência do Pai do Céu está acabando. E que se nós não voltarmos para trás através da penitência, da oração, da vivência dos sacramentos, a punição vai chegar. E se nós continuamos como estamos continuando no mundo inteiro, a punição vai chegar bem, né? Da nossa parte, não devemos, repito, como falei no começo mesmo, não devemos ter medo destas coisas, né? O importante é viver na oração, no jejum, na vivência dos sacramentos, se confessar, na reza do terço, e Deus vai nos abençoar. Nigdy w historii całego Kościoła nie było tyle objawień, uznanych już, mówię, przez Kościół. Nigdy Maria tyle nie mówiła. Tyle nie mówiła, co mówi dziś do ludzi XXI wieku. Pytanie, czy to jest tylko przez przypadek, czy mamy jakąś wyobraźnię, sobie to wszystko wyobrażamy, czy tworzymy sobie tę historię, czy rzeczywiście jest jakiś powód, że ona do nas przychodzi i właściwie mówi to samo. Nawróćcie się, zmieńcie swoje życie. To wszystko mówi w Medjugorje. I chodzi o uzdrowienia, o cuda, o kręcące się świat, słońce. Mówi konkretnie, co mamy zrobić, żeby iść do swojej, żeby dojść do Chrystusa. To samo mówi w każdym innym objawieniu. W owych zarzutach, że nasze proroctwa, no właśnie nasze proroctwa katolickie są takie wąskie i wykluczające innych, pojawia się jako podstawowy argument element maryjny. Ale on jednocześnie pokazuje jakby prawdziwość tych objawień, ponieważ jeśli tak wiele proroctw jest ukierunkowane w kierunku polskim, to się okazuje, że jest tak właśnie dlatego, ponieważ Polska jako dzisiaj
być może już naprawdę ostatni, jedyny kraj na świecie, zachował, chciałbym to odróżnić i powiedzieć, prawdziwą maryjność, bo są dwie rodzaje maryjności. Jedna jest zapatrzeniem się w Matkę Bożą, czyli maryjność do. Patrzę na nią, podziwiam, modlę się o pomoc, łaski, wstawiennictwo i tak dalej. A druga maryjność, która jest podstawowa, to jest maryjność jak. Czyli patrzę na Matkę Bożą i mówię, aha, Bóg mi dał w tobie wzór, jak ja mam żyć. I w Polsce, w całej historii Polski, możemy znaleźć tysiące świadków na to, że nasza maryjność tym się różni od maryjności w innych krajach, że ludzie próbują naśladować w swoim codziennym, szarym życiu Matkę Bożą. Czego nie widać, ponieważ Matka Boża prowadziła życie szare i niewidoczne, prawda? Jakby się tutaj pętla zamyka. I ci właśnie ludzie szarzy i niewidoczni w planach Bożych mają zmienić świat. Musimy na nowo, jako wspólnoty charyzmatyczne, oddać się Matce Bożej. Ona jest przecież tą, która niszczy każdą herezję. W związku z tym oddanie się jej będzie równoznaczne z tym, że ona będzie nam dawać ducha rozeznania, co jest od Ducha Świętego, a co nie jest od Ducha Świętego. Wydaje się, że dzisiaj musimy mieć też tą świadomość, że w czasach ostatecznych dojdzie do stworzenia fałszywego Kościoła i fałszywego Chrystusa. Będzie to w momencie, w którym w sposób najbardziej perfidny będziemy świadkami wpływu Antychrysta, również na Kościół. Martha Robben mówi, że w czasie, kiedy Kościół będzie umierał, kiedy będzie wisiał na krzyżu, musi przejść dokładnie, precyzyjnie drogę Chrystusa. Musi przejść przez swoją śmierć. Jezus jeszcze raz w Kościele musi umrzeć. I mówi, w tym czasie będą takie ciemności na całym świecie, że nie będzie żadnego światła. I będzie wydawać się, że Kościół umarł, że Kościoła już nie ma. Będzie tak ciemno. Kościół prześladowany zejdzie do katakumb. To będzie ta resztka, która będzie na pustyni, ucieknie na pustyni. Mówi o tym 12 rozdział Apokalipsy, gdzie będzie karmiona przez Boga w sposób ponadnaturalny. Żywiona przez czasy czasów i połowę czasu. Ale będzie w kontekście rzeczywistym tak ukryta, że będzie wydawać się, że tego Kościoła już nie ma, że Kościół przegrał, że szatan triumfuje, szatan zwyciężył. Może będzie Kościół podziemny, może będzie prześladowany. Kiedyś mi ktoś powiedział, że może kiedyś będziesz musiał odprawiać mszę gdzieś w domach, w ukryciu. Tego nie wiem. Ale powiedział, cokolwiek by przysłał, nie, może będziesz pozbawiony wszystkiego. Może cię, wszystkie z ciebie godności odejdą i wszystkie i będziesz zniesławiony przez wszystkich. A pamiętaj, trwaj. Prześladowanie Kościoła zakończy się zapowiadanymi przez wielu, wielu na przestrzeni wieków i świętych, i nieświętych trzema dniami ciemności. Dlatego jestem przekonany. Właśnie te dni zadecydują o tym, kto pozostanie na świecie, kto będzie zabrany. I dopiero Pan Jezus, który pojawi się tchnieniem swoich ust, zniszczy, zabije, zmiażdży Antychrysta. I dopiero zostanie na nowo wskrzeszony Kościół. Dla wszystkich niewątpliwie będzie to zaskoczeniem. Od papieża aż do najmniejszego szaraczka. Zresztą powiedział o tym Pan Jezus, że przyjdzie jak złodziej w noc. Nagle wszyscy mieszkańcy świata ujrzą otwierające się niebo Chrystusa w otoczeniu aniołów z wielką mocą przychodzącego majestatem. A za moment już będą musieli pójść za Jego wzrokiem jakby i spojrzeć na siebie i na całe swoje życie. I tu Bóg przygotowuje dla naszego pokolenia coś, co będzie największym aktem Jego miłosierdzia, darem miłosierdzia, mianowicie
ten sąd szczegółowy, który każdemu, przez który każdego przeprowadza po śmierci, pozwoli przeżyć na ziemi w czasie jeszcze ziemskiego życia. I dlatego to nazywają niektórzy ostrzeżeniem. Nie będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy są dzisiaj zjednoczeni z Jezusem. Natomiast będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy nagle zobaczą w swojej duszy szatana. Bo nie ma pustki, nie może być. My jesteśmy świątynią. Świątynią stworzoną przez Boga, dla Boga, tak? Jeżeli wypędzimy Boga przez grzech ciężki, w tej chwili zajmuje Jego miejsce na tronie naszej duszy szatan. Pustki nigdy być nie może. Natomiast pytanie, czy to jest apokalipsa czasów ostatecznych, czy apokalipsa czasów ostatnich? Jeśli punktem odniesienia robimy cały czas Fatimę, bo to jest bezpieczne, to odpowiedź brzmi, to nie jest koniec czasów. Dlatego, że Matka Boża, o czym też ludzie metodologicznie zapominają, Matka Boża mówi na koniec, czyli po tym wszystkim, po tej całej apokaliptycznej zgrai demonów, która na nas napadnie, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ale tam nie ma kropki. Tam jest i na jakiś czas zapanuje pokój na świecie. Czyli nie ma końca świata. Nie ma wydarzenia powtórnego przyjścia Chrystusa. Bo jest mowa i na jakiś czas zapanuje pokój na świecie. Być może mowa o erze pokoju zwiastowanej przez wielu proroków, o czym może też mówił Jan Paweł II, cywilizacja miłości. Então eu vejo, existe uma promessa de tempo novo no meio de uma passagem atribulada de sofrimento, de batalhas, de provações, de perseguições da igreja. E nós estamos neste momento de culmen de batalha espiritual. Mas existe uma promessa em Fátima. No final, o meu coração imaculado triunfará. Jest najświętsze serce Jezusa i niepokalane znowu serce Maryi. Dwa podobne nurty pobożnościowe. I co ciekawe, siostra Lucja w kilku miejscach w swoich listach pisze, że zapowiedziana przez Maryję godzina triumfu niepokalanego serca na koniec, też bezwarunkowa, jest pewnikiem, będzie triumfem Maryi i Jezusa. Serca Maryi i serca Jezusa. I według mojej intuicji, ponieważ objawienie fatimskie nie jest ostatnim w historii, będą nowe znaki. Objawienie Małgorzaty Marii Alacoque, Celakówny czy Faustyny nie zamykają tematu. Będą następne. Czekamy na takie wydarzenie, kiedy te dwa kulty oddzielne się z sobą spotkają. O tym pisze siostra Lucja wyraźnie. Fatima spełni swoje zadanie i cały nurt pobożnościowy od świętej Marii Małgorzata Alacoque spełni swoje zadanie, kiedy Kościół, czyli ludzie, zaczną żyć, to się nazywa przymierze trzech serc. Czyli zobaczymy, że całą istotą chrześcijaństwa jest zjednoczenie Maryi i serca Maryi z Jezusem, czyli tego, co jest istotą człowieka, Maryi z Jezusem. I w tym zjednoczeniu jest miejsce dla każdego z nas. Nie przymierze dwóch serc, najświętszego i niepokalanego, tylko przymierze jeszcze mojego serca. Być może o tym prorokuje Lucja, mówiąc o nowym pokoleniu, które radykalnie zmieni cały świat, bo na to czekamy. I proszę zauważyć, że wątek pierwszy, czyli ten wątek fatimsko-maryjny, wyraźnie biegnie przez Polskę. Ten szef jest polski, bez wątpienia. And sometimes we're thinking, while passing you on the road, seeing you through the window, hearing you around the corner, aren't you at the moment on your journey?
And this is another mystery, maybe much bigger. How he keeps on finding us in spite of our rebellions. And yet he keeps changing us, and we go forward to finish the journey, to reach our destination, in spite of our weaknesses, thanks to these weaknesses. Thanks to these weaknesses. I tak jak jedno serce potrafi zmienić dzieje świata, serce Jezusa, Maryi, niektórych wyjątkowych świętych. Tak jak powtarzał Jan Paweł II, nie stosujcie nigdy statystyk do Kościoła. Ilu was jest, prawda? Hitler pytał, ile papież ma armii, ile ma czołgów, prawda? To złe pytanie, bo w Kościele nie liczy się ilość. Ilu mamy ochrzczonych? To bez znaczenia. Ilu mamy ludzi z Bogiem zjednoczonych, przez których Bóg może wejść na świat? Na tym polega zjednoczenie z Bogiem. Siostra Lucja żyła cały czas, by to pokolenie formować na ziemi. Wszystkie swoje modlitwy, całe swoje życie zakonne ofiarowała za formację i kształtowanie się tego pokolenia. To jest niesłychanie ważne. Święty Ludwik Gnion de Montfort mówił też wyraźnie o tym pokoleniu, nazywając świętych tego czasu apostołami czasów ostatecznych. Ten rozdział każdemu polecam właśnie w traktacie świętego Ludwika o apostołach dniach ostatecznych. I święty Ludwik powiedział, że nie wie, kiedy to nastąpi, kiedy to się będzie działo. I na pewno tych apostołów dzisiaj potrzebujemy. Dzisiaj Kościół, świat potrzebuje tych apostołów. I ci święci, to pokolenie, będzie charakteryzować się tym, że będą mieć szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, szczególną miłość do niej, że będą kształtowani w jej łonie mocą Ducha Świętego. Potrzeba w światu na czasy ostateczne takich apostołów prawdziwie maryjnych, prawdziwie tych umiłowanych uczniów Jezusa, którzy jak Jan wezmą Maryję do siebie. Zacząłem czytać ten traktat, kiedy tam o fałszywych pobożnościach maryjnych. Tak właściwie się wszędzie z siebie znalazłem. Bo panie pacierze, mówię, rzając, objeżdżaj na pielgrzymki, a tak wszystkie to wszystko się robi dla siebie, prawda? No i w tym momencie wszedłem w ten traktat, zacząłem czytać ten traktat, zacząłem go studiować. Do tej pory mam w kaplicy i po prostu mam każde zdanie, prawie każde zdanie, to można wziąć na modlitwę tego traktu. Co Matka Boża ci da w zamian? Jak się z tą podzieli? Nie będziecie go chronić, abyś miał jej wiarę. Będziesz miał wszystko od niej, ale jednocześnie musisz się stać jej niewolnikiem. Ludzie się boją słowa niewolnik, ale niewolnik to jest takie słowo, czyli ten syn w najdoskonalszym znaczeniu. I mówi to, wyjaśnia Jan Prymas Wyszyński, czy matka, która wstaje w nocy pomimo nieprzespanych kolejnych nocy do dziecka, czy ona w jakimś sensie nie jest niewolnikiem tego dziecka? Niewolnikiem miłości? W tym dobrym znaczeniu? Jest. I chodzi o taki rodzaj oddania, taki rodzaj zawierzenia, że człowiek z miłości jest gotowy do wielkich czasami ofiar, ale też i męstwa, tego zawalczenia do końca o prawdę, o miłość. Więc nie rozmawiamy o ilości, tylko o jakości. A Panu Bogu wystarczy, jak w dziejach Abrahama, 10 sprawiedliwych, żeby świat uratować. Czyli Łucja mówi, że potrzebna jest garstka, małe, nowe pokolenie i ono zmieni świat, łącznie z władzą polityczną. Wszystko się zmieni. Więc nie musimy robić masowych działań, że wszyscy musimy... cały świat. Nie. Pan czeka na tych, którzy odpowiedzą z serca na jego zaproszenie. Jak będą, to ten świat się zmieni według jego scenariusza. God said to Abraham, guarantee the presence of 10 righteous people in the city. I will spare the city from punishment. Abraham could not guarantee the presence of 10 righteous people. Therefore, God punished the city. But there were some individuals. No, if it is less than 10 people, individuals will be saved, and Lord's family was saved. So I think it is the duty of Poland now
to guarantee the presence of some righteous people, and by taking into account their righteousness, God will spare the people. Co jest iskrą, która wychodzi z Gietrwałdu, co jest iskrą, która wychodzi z Polski? No, przychodzi mi do głowy tylko jedno imię tutaj w tym miejscu. To jest Maryja. Ale też próbuję znaleźć jedno słowo, które mogłoby streścić orędzie Matki Bożej w Gietrwałdzie. To tym jednym słowem jest imię Jezus. Bo wszystko, co Maryja tutaj mówi, gdy zaprasza do różańca, gdy nawołuje do modlitwy, to mi się tak bardzo kojarzy z gietrwałdzkim obrazem, gdzie Maryja cała sobą pokazuje na Jezusa, że nie potrafię znaleźć innego słowa, które by streściło objawienia gietrwałdzkie, a tym słowem jest właśnie imię Jezus. No a iskrą jest jego matka, Maryja, tutaj. Pamiętam jedną z rozmów, jakie w tych tematach przeprowadziłem, rozmowę z jezuitą, któremu mówię tak. Mamy takie wspaniałe proroctwo o Polsce od świętej Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem. No, proszę ojca jezuity, za co? Niczym nie różnimy się od innych narodów. Niczym. A może nawet mamy jeszcze więcej grzechów, które wołają o pomstę do nieba. Niczym się nie różnimy. Więc dlaczego Jezus mówi, że Polskę szczególnie umiłował? A jezuita się uśmiecha i mówi, Pan już dał odpowiedź. Bo my o tym wiemy, że jesteśmy grzesznikami. A tamte narody tego nie wiedzą. Nie jesteśmy święci. I nigdy nie będziemy. Ale my jeszcze wiemy, że grzeszymy i się spowiadamy. I to jest wyjątek na mapie świata w tej chwili. I może właśnie dlatego Pan Bóg ma szansę wziąć tą byle jaką miotłę, jaką jest nasz naród, i tą miotłą zrobić, co chce. Bo my wiemy, że jesteśmy tylko kiepską miotłą. Bóg jest... Ma dobry humor. On bardzo lubi robić rzeczy niemożliwe z najgorszego materiału. Na przykład z niczego zrobić coś. Z chaosu kosmos. Z pustki zrobić świat. Jest takim wynalazcą. Więc jeśli wybrał Polskę, to chyba dlatego Księga Powtórzonego Prawa, 7 rozdział, 7 wiersz chyba będzie odpowiedzią. Mogę cytować? Dlaczego wybrał Izrael? Dlaczego wybrał Polskę? To chyba ta sama odpowiedź. Nie dlatego, że husaria zwyciężyła pod Hirscholmem Karola IX Sudermańskiego. Na pewno jest tego powodu. Pan wybrał was i znalazł upodobanie was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Wybrał mnie, ponieważ jestem zero. Wybrał Polskę, ponieważ jest zerem. Dlatego ją wybrał. Możliwe, że to jest ta odpowiedź. Ale ja nie jestem pewien. Ta iskra z Polski nie może to być mąż stanu, ani nawet kardynał, czy sięgając najwyżej papież, ponieważ nie zostanie jego głos wysłuchany przez świat. Może to będzie kobieta, mężczyzna, nie wiem. Na pewno będzie to osoba niemedialna. Ktoś bardzo zaskakujący. Bo obserwuję historię i Biblię i widzę, że zawsze tak jest. Chyba Pan Bóg nie zmienił pomysłów. Zawsze wybiera kogoś byle jakiego. Ciekawa rzecz, że ludzie, którzy są tymi iskrami, często mają problem z mówieniem. No taką iskrą był taki człowiek jak Mojżesz na przykład, nie? Albo Abraham. To jest nikt. Abraham jest nieznany w wielkich księgach historycznych. Z punktu widzenia historii jest nikim, jest zerem. Eliasz w księdze Syracha jest nazwany ogniem. Można powiedzieć, że też iskrą jest. Bo tak naprawdę jest człowiekiem tak mało znanym
ówczesnym ludziom. Nie? On dopiero z perspektywy kilku wieków był zobaczony jako ktoś znaczący. Nie? Ktoś, kto przygotowywał przyjście dla Elizeusza. A Eliszua to jest inna forma słowa Jehoszua, nie? Jeszua. Znowu jest prefiguracja Chrystusa. Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza. Więc ciągle się coś powtarza, nie? Tylko na innym poziomie jakby. Moglibyśmy tylko to zrozumieć wtedy, kiedy trochę inaczej spojrzymy na historię, nie tylko jako na linię, tylko raczej na płaszczyznę, spoza której, jak w teatrze, spoza kurtyny, wyłania się kontur albo plan, struktura wieczności. To, co Bóg chce zrobić z tą historią. I ona się gdzieś tutaj ujawnia. Całej rozciągłości historii. Dlatego pewne rzeczy, pewne elementy, jak jakieś fraktale, powtarzają się, bo są zamysłem Boga. Jakieś iskry ciągle powstają. Ta iskra z Polski to jest coś, co może być zupełnie, patrząc z zewnątrz, niewidoczne. To może być coś tak małego i skromnego, że nie trzeba wcale podnosić bardzo głosu, tylko mobilizować ludzi, którzy nie boją się swojego codziennego krzyża, żeby ofiarowali się za ludzkość. To jest to. W objawieniach od połowy wieku XIX ten wątek się pojawia. Tak zwane cierpienie zastępcze. Bóg szuka ludzi, którzy powiedzą: Boże, jeśli trzeba uleczyć świat, uratować go, poprowadzić go do tej Bożej mety, uratować go przed katastrofą, jestem gotowy przyjąć cierpienie, by nie cierpiał świat. Nawet jeden człowiek, który staje przed Bogiem i ten krzyż swój podejmuje i ofiaruje, staje się tą iskrą. A więc to nie musi być tych ludzi dużo, całe miliony. Mogą być, gdyby były, to by było dobrze, ale Bóg w swoich planach w ostatnim dniu przed paruzją zamknie tę liczbę, prawda, w sobie znanych granicach. A my mamy do tego momentu zrobić wszystko, co możliwe, żeby jak najwięcej tych ludzi było. Tak, to się na pewno odnosi do jednostki, tym bardziej, że obserwujemy, że w Biblii jednostka ma ogromne znaczenie. Iskra to jest ktoś na pewno bardzo znany, w dużej zażyłości jest ten człowiek z Bogiem, ale niekoniecznie jest rozpoznawalny, może w małej grupie, nie? Czy należy interpretować owe słowo iskra jako błysk światła w kontekście, taka metodologia, innych objawień, gdzie pojawia się światło? Autor objawień jest ten sam, Bóg. Więc raczej tak. Więc kiedy mówimy, z Polski wyjdzie iskra, to moglibyśmy zamienić słowo iskra, według słów siostry Lucji, na słowo Bóg, który jest światłem. Z Polski wyjdzie Bóg, Jego łaska, boska potęga, która jako jedyna ma moc zmienić świat. To musi być coś w rodzaju ruchu, do którego przyłączą się wszyscy ludzie, którzy, znając już ideę podjęcia i ofiarowania swojego osobistego krzyża, będą w stanie jakby podnieść poprzeczkę i powiedzieć: Boże, ofiaruję Ci się za cały świat. I want to tell the whole world that history will not slip away from the fingers of God. Many governments are trying to displace God, to feel people say that God is dead, God does not exist. But those people do not exist. God continues to exist. Whatever you do, the history will not slip away from the hands of God, from the fingers of God. So I think we have always to be hopeful than optimistic. No, optimism is a psychological term, better to use. Let us be hopeful. Let us trust our hope in God. Perhaps that's what Sister Faustina say, I trust in you, Jesus. The word of God, the word from Jesus Christ, he said, when you see these things, it doesn't mean that it is the end of the world, but it could be a call for us to be ready to wake up,
to egzamin o konsensencji without we are doing the work God wants us to do. Pan Bóg na pewno nas nie chce zniszczyć. To nie ma wątpliwości. Pan Bóg chce wszystkich zbawić. On umarł i zmartwychwstał dla każdego z nas. Więc on nie chce śmierci żadnego grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie wieczne. Nie? Pamiętaj, dbaj o swoją duszę. Co zrobili dla swojej duszy? Gdzie jesteś dzisiaj, gdyby był koniec świata, gdyby ci dostał zawału, to zginiesz sam w wypadku samochodowym, gdy zostaniesz dzisiaj cokolwiek, wyrok raka. Gdzie jesteś dzisiaj w swoim życiu? Czy jesteś przygotowany? Bo to jest koniec świata dla ciebie, prawda? Jeśli zrobimy tylko to, co powinniśmy zrobić, nie ma żadnej. Próba będzie promocją. To jest tak jak z potopem. Ponieważ Noe był na bardzo wysokim poziomie zażyłości w relacji z Bogiem, a inni ludzie byli w bagnie moralnym, dlatego jak przyszedł potop, to Noe podnosił się, awansował, podnosił się ku górze, nie? Wody przybywało. A ci, którzy nie mieli tej zażyłości z Bogiem, szli bardziej na dno. Jeśli masz dobrą zażyłość z Panem, to w momencie próby jest ci coraz lepiej. Ale jeśli masz fatalną relację z Bogiem, Pan Bóg jest dla ciebie bozią, nie? No to grzęźniesz w dnie, w błocie, w bagnie. A potop i tak przyjdzie. Potop to jest po prostu łaska. Dla jednych jest to przekleństwo, dla drugich błogosławieństwo. I żeby to wytrzymać, tą próbę potopu, to trzeba być w arce, czyli znowu, powtarzam, Biblia, Eucharystia, spowiedź, oddanie się Matce Bożej. Jak jestem w tym zamknięty, to co mnie obchodzi potop? Jestem na Balearach wtedy. Então, kiedy separou o povo da Polônia, para os amigos, para os jovens em particular, para as crianças, mas para você, eu quero dizer que a faísca é você. Você, a faísca, que pode incendiar o mundo e alastrar este fogo do Espírito na humanidade inteira. Confia. Você é precioso para Deus. So our route finishes here. Not for us, because we will continue to follow it, only that it will be in hiding. The one who asked the question wanted us to write this part of the route down and ask you, what are you going to do about it? We did our best to fulfill his will. He gave us crippled tools, every resource to dig out a garden hidden under a desert. But the question remains, and there are more and more people like us, whom he asks, are you ready to be mine? They burn like sparks, fly over the darkness, and light the night up. Bez wody ja. Zeschnięty kwiat próbuje znaleźć źródło. Potykam się, upadam wciąż, bo tam, gdzie szukam, sucho i pragnę. Pustynny wiatr przewraca mnie, tracę korzenie, konam. Ostatkiem sił wznoszę swój wzrok ku niebu i serca wołam, bo dotknij
mnie.